Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym odcinku z serii Runway Teen Challenge. Tutaj nie ma żadnych zmian w domku, jak widzicie. Pograłam sobie, wiecie, jeden dzień sama, żeby trochę hajsu zebrać. I tutaj trochę pomalowałam, no i trochę się pobawiłyśmy z naszym A-team. Może... przecież ma jedzenie. Co tu mu kazać zrobić? W ogóle nie wiedziałam, że jest taka opcja. Poproś o piosenkę. Przytul go. Więc tak, tutaj sprzedam najpierw to, co zebrałyśmy. Tutaj mam obrazy nad jedno arcydzieło. Nam się udało zebrać, także namalować. Także fajnie. I tutaj... o, roznóżmy żabkę. O nie, ja zrobiłam złą żabę. Dobra, tą sprzedamy. I tak, tą sprzedajemy. Sprzedajemy, a nie, bo ty pójdziesz do szkoły, nie idźmy do szkoły. Tak myślałam sobie, że dzisiaj możemy zrobić sobie taki babski wypad, poznać lepiej siostrę Colina. Czekajcie, jak ona się nazywa? Kylie? 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 Matko, jak się to wymawia? Kylie, nie? Chyba Kylie. Dobra, będziemy najmować Kylie. No, także piesek grzeczny był, także fajnie. Nie musisz podlewać, ale zbierzemy cały plon. Może będziemy się umawiać, żeby sobie właśnie gdzieś pojechać. Bo to może troszkę później, to weź tutaj jeszcze duży, klasyczny obraz. Dobra, ja tutaj... sprzedam. Nie możemy rozmnożyć. No, maluj, może udać się znowu arcydzieło, bo musimy tutaj, wiecie, zacząć rozbudowywać dalej nasz domek. Ktoś, pewnie dyrektor, to nie odbieramy. Jak on, ty masz dwójkowa? No, bywa. Za kiedy ty masz w ogóle urodziny? 5 dni. To niedługo. Bardzo ciekawe, jak tam w ogóle... o, piesek nie ma jedzonka, napełni miskę. Matko, on tyle je? To jest po prostu szok. Naprawdę. Nie wiem, może kupię tą automatyczną miskę. W ogóle jakieś zabawki bym mu chciała kupić. Nie wiem, ale to chyba zrobię poza odcinkiem i w następnym wam pokażę wszystko. Kupę zrobił, ale powiem wam, że nie ścigał mi się w domu, także cieszę się. Możemy go pochwalić za to, że na zewnątrz robi. Nie, chyba w trójeczce była taka opcja, nie? Chyba tak. Czemu nie możesz wyrzucić? O, arcydzieło, jak fajnie. To sprzedaj od razu. Tak, oczywiście, że chcę sprzedać. My potrzebujemy pieniędzy. 5000. Dobra. To myślę, że... wezmę ten kosz gdzieś tutaj. Chyba tylko musi to być pewnie ten nadwór. Aj, nie zacinaj się, no. Halo. O, jest. Dobra. Tutaj nagroda jasna gwiazd. Tutaj to zostawiamy. Na zewnątrz. Nie wiem, gdzie go postawić, bo nie będziemy do domek powiększać. Także na razie postawię może gdzieś tu. Żeby był. No, trzeba tu troszkę ogarnąć, wiecie, jakieś też... coś na zewnątrz tego domku, ale to będę robiła, tak jak mówię, poza odcinkiem. I chodź posprzątać. Chodź. Wyrzuć. Do, to też posprzątasz. I będziemy dzwonić i się umawiać chyba. O, pójdzie spać chyba. To. W ogóle jaki on jest słodziak. Czy nie powiedz dziewczynie. I tak właśnie myślałam, żeby sobie poszły do kręgielni. Postawiłam właśnie specjalnie parę cele, żeby sobie mogły gdzieś iść jakoś, wiecie, fajnie czas spędzić, tylko mam nadzieję, że będzie chciała iść z nami. Bo jak nie, no to trochę słabo będzie, bo zaplanowałam tak, wiecie, dzień, że na razie ją spędzimy. Może kogo też zaprosimy? Nie, dobra, babski wypad. Musi, wiecie, lepiej poznać trochę z jego rodziną. Bo z rodzicami nie możesz rozmawiać. A jego siostra jest też nastolatką, to... trzeba tutaj trochę... dobra.
Trzeba się tu troszkę poznawać, zakolegować tutaj. Tylko to jest bar. Potwierdź. Kylie. Okej, okay, jesteśmy. Przyszła z nami. Tutaj może pręż mózgu, czyli na pewno... Tak, na pewno możesz z nim rozmawiać, żeby wiecie, nie było jakiegoś teraz szpału. Popraw humor. Narzekaj na słoneczną pogodę, bo nie masz klimatyzacji w domu, także teraz słabo i chodźcie sobie zagrać. Bo... Nie. Każdy co są takie za mocne. Graj w kręgle, może... Zobaczmy 3 rundy razem. No. Zobaczymy jak wam pójdzie. Zobaczmy, która jest lepsza w kręgę. No, idziecie? Co jest? Przecież jesteście w grupie, nie? No. Co jeszcze raz muszę? A tu ktoś się ma zaprosić do graj w kręgle 3 rundy. Teraz chyba do nas przyjdzie za chwilę. Zobaczymy. Idzie? I idzie. No, grajcie dziewczyny, zobaczymy w ogóle jak wam pójdzie. Bo to Alicji, wiecie, jest pierwszy raz tutaj na kręgach. O nie, gdzie ty idziesz? O, gdzie zdobyta umiejętność gry? Genialnie. Pięknie, Alicja. Pięknie. Ale Kylie tego nie widziała, na szczęście. Znaczy, mamy nadzieję, że tego nie widziała, nie? No dobra, dawaj, zobaczymy, czy teraz ci pójdzie. Co? Nie rzucasz? No, rzucaj. No, pokaż jak to się robi. Poszło jej chyba dobrze. Dobra, a gdzie jest Kylie teraz? Wiem, ona powinna być niby w szkole, ale... Ale przyszła z nami. Tak, my jej nie namawiałyśmy się, tylko spytałyśmy, czy chce, ona poszła. Czy ty jesteś do góry? O nie. O, ktoś tutaj... O nie, czy ona sobie stąd poszła? O nie, czemu? No to zaprosimy ją jeszcze raz. Poszła sobie. Czemu ona sobie poszła? Musimy dodać do grupy od razu. Myślałam, że one były razem w grupie. No, dalej. No Kylie, gdzie ty jesteś? O, jesteś. Może ona nie chce grać w kręgle. W ogóle jest jakaś smutna. O, 24 punkty. Nie wiem kto dzwoni, później się powinno pojawić. Ona jest jakaś smutna, może ją pocieszmy. Może popraw humor. Pręż muskuły. Co tu jeszcze? Może coś zabawnego? Może parodię innego Sima? Pogadujcie może trochę kod jego. Zapytaj jak minął dzień. I może zagrajcie w grę. 3 rundy. Kylie jest tu? Nie ma. Czemu nie mogę? No to powinnyście mieć. O 3 rundy razem. No, rozmawiacie? Gdzie ty zaś idziesz? Chodź tu. Drinki, wy nie możecie pić drinków, także ty nawet nie możesz rozmawiać i zamówić, także trochę słabo, ale... No cóż, bywa, następnym razem, nie wiem, pójdzie się może gdzie indziej. O? Chyba grają, tak? Gracie? O, chyba będą grać. O, pięknie.
A, nie poszło ci dobrze. Z mojej perspektywy wyglądało to fajnie, powiem ci. A, trzeci został, baszczy zbiłaś tylko to. No, teraz kolejna Kylie. Tak, zobaczymy jak jej pójdzie. No. Dalej. O nie, za szybko i nie wiem. Chyba nic nie zbiła. Smuteczek. Ale widzicie, ona się nie przyjmuje. Ja to w tym chodzi. No. No, rzucajcie. Oj, coś się nie poszło. O, nic nie zbiłaś. No, to teraz Kylie. No. Został tylko 4, ładnie jej poszło. Teraz twoja kolejna. Matko, Alicja! Przegrasz to na pewno. Och. Kręgle to nie jest twoje powołanie. A, dobra, dobra. Też tutaj poszedł w jakiś klub. Tutaj mamy Yuki. Tutaj, kto to jest? Kto to jest? Ajaka? A, matko, nie wiem, kto przeczytał. Nie bądź dla niej wredna. Coś ty. Czyli twoja przyjaciółka następna... Przyjaciółka, pierwsza przyjaciółka. Nie bądź dla niej niemiła. Wesoła. O. Może ożywiona rozmowa. Głodna jesteś. Nie, restauracji chyba nigdzie tu nie wstawiłam, także... Nigdzie nie pójdziemy, ale tu możesz sobie kupić jakąś przekąskę, ale tu nic nie ma ciekawego. Czekaj, ona znowu chce mi stąd iść. Nie, idź mi stąd. Wiecie, w końcu na wagarach dzisiaj była. Dobra, no to poszła sobie. O, jest jeszcze. Cody Prado. Podobno w klubie trwa właśnie wieczór talentów. Chodź, pójdziemy się trochę zbłaźnić. A nie, to może być złe chyba. Już Alicja ma na dzisiaj dość kompromitowania się przed rodziną Prado. Nie wiem, ale może cię zaprosimy do nas. Porozmawiaj z nim, żeby nie było przykro, ale spędzasz czas z jego siostrą. Po plotku jeszcze. I będziemy się zbierać. I może jeszcze... Możesz ją objąć? I później się pożegnaj. I pożegnaj. Tylko czy się zgodzi w ogóle na objęcie. Ooo. Urocze. No. No, i się będziemy zbierać do domu. No. A ty się za nami pewnie stęsknił. Lecimy do domu. I jesteśmy, a tu pada oczywiście. Przywitajmy się z naszym psioczkiem. Pogłaszczką. I tutaj skorzystaj, zjesz sobie resztki. Ojej, jaki to urodź. Ajej, cieszę się. Ciekawy, czy zjadł. Z pełną. Dziś w barze będą tanie drinki. Kassandra, ty jesteś nastolatką. Dobra, chcesz, to pójdziesz. No. Już tak bardzo chcę, to niech się spotkają. Leć. Wow, matka, ja dam taką fryzurę? Oficjalnych? Ja nawet tego nie pamiętam. Ziew, opera chyba jednak nie jest dla mnie. Podziwiam kunszt śpiewaków, ale coś po prostu mnie nie porywa. Oj. No, Cody, ale doceniamy chęci, tak? No, postarał się, do opery cię wziął, także... Jaki to uroczy, to powiedzcie, czy nie? Podziwiam pieska. A tu co chcesz?
Jak sobie śpi, to go nie ruszaj. Niech sobie śpi. O. Nie podoba mi się coś telewizor. Czemu pingwinek ci się nie podoba? On taki uroczy. No. Jedz, jedz i pójdziesz spać. A ja wam dziękuję bardzo za oglądanie. Zachęcam do subskrypcji, lajkowania i komentowania. I do następnego. Pa, pa.